koleżanki dbają o siebie, prawda? Wchodzą do kosmetyczki, do lekarza medycyny estetycznej, poprawiają swoją urodę. A jak myślisz, jaki procent twoich przyjaciółek chodzi regularnie do ginekologa i bada jajniki, piersi? Akurat jeżeli chodzi o mój krąg, to wygląda to dobrze, ale ja wiem, do czego dążysz. I wiem doskonale, że nie możemy też patrzeć przez pryzmat właśnie Warszawy, większych miast. Bo często właśnie z kwiatem kobiecości, kiedy wyjeżdżamy, wystarczy, że jedziemy z miasta, jedziemy gdzieś do mniejszych miejscowości, no to jeżeli chodzi o taki stan wiedzy na temat w ogóle no właśnie organizmu, kobiety, żeby wiedziały, jak po prostu funkcjonujemy, wyczuwały wiele rzeczy, to mamy jeszcze bardzo wiele do przepracowania. W Polsce uważam, że edukacja jeszcze nie jest na najwyższym poziomie, że jednak kobiety no, wiedzą coś na temat raka jajnika, ale żeby coś z tą wiedzą zrobić, czyli pójść do lekarza, zbadać te jajniki regularnie, niestety niekoniecznie. Wolą na przykład wydać pieniądze na kosmetyczki, na dobry krem, ale wydać na przykład na badanie niekoniecznie. Jak każdej swojej pacjentki pytam się, słuchaj, kiedy ostatnio badałaś właśnie jajniki? Kiedy ostatnio badałaś piersi? Ale ja im tłumaczę, że od tych jajników wiele rzeczy również urodowych nam się tworzy. Więc ja te kobiety proszę, idźcie, zbadajcie się właśnie od wewnątrz, bądźcie zdrowe od wewnątrz. I dopiero wtedy faktycznie myślcie o urodzie, bo to jest wtórna sprawa. Bo jeśli umrzesz na tego raka jajnika, bo w porę go nie zdiagnozujesz, po co ci ta uroda? Ale nawet wiele kobiet, które mają tę świadomość, też boją się iść, a nuż zdiagnozują. I co wtedy? No tak, to jest takie nasze właśnie, idziesz do lekarza, zaraz coś znajdzie. Tak, To co mi się podoba na przykład w Stanach, że te kobiety, one mają świadomość, one jednak chodzą do tego lekarza, badają, regularnie się badają. Jeśli tego nawet lekarz nie zrobił, jakichś regularnych badań, to lekarz później może odpowiadać również prawnie, sądownie za to, że nie zadbał o zdrowie tej kobiety. Ja chciałbym, żeby tego typu sytuacja była również w Polsce. Wiesz, ginekolodzy mają świadomość i namawiają pacjentki, żeby regularnie badać piersi i jajniki. Ale lekarz POZ-u nie do końca. Już przychodzi pacjentka na przykład z bólem brzucha, że coś tam ją pobolewa, no to najłatwiej jakiś espumista, cokolwiek tam dać. Jakiś... Proszę mnie jeść i na pewno nie po 20. Tak, wzdęcia to tam właśnie i tak dalej. Ale często tego typu symptomy są właśnie objawami na przykład raka jajnika. Kobieto, to jest dla ciebie sygnał, że powinnaś właśnie pójść do tego ginekologa raz na rok. Niech on ciebie zbada. Niech wyeliminuje jakieś ryzyko na przykład raka jajnika. To jeszcze jest trochę w Polsce temat tabu. No w ogóle słowo, prawda? Ja pamiętam, takie spotkanie było i przyszło oczywiście pani, ale niektóre panie przyszły ze swoimi mężami. I pamiętam, że podczas dyskusji w ogóle powiedział słowo jajnik. Albo pan musiał powiedzieć macica i wiedziałam, że oblał się takim posem. Już nie mówiąc pochwa. Że to, no to już w ogóle, zaczekaj, to nawet ja muszę przepić. Tak. Cytryna. Tak. Okay. I w ogóle woda. To jest najlepsza historia na świecie. I z cytrynką jeszcze. Zaczynamy oczywiście poranek. Nasze zdrowie i zdrowie tych kobiet właśnie, które pójdą do lekarza. Oj tak. Smaczne. Nie, ale właśnie mówiłeś o tych rozmowach, o takim otwieraniu się. No widzisz, no ty masz odwagę rozmawiać na ten temat. Ale wydaje mi się, że tutaj też jest cała sprawa. Ale my faceci też o jądrach, o raku jądra też nie rozmawiamy. Nie rozmawiacie? Nie rozmawiamy, wiesz, to jest taki temat tabu. Wiesz, też, jeżeli spytasz mnie się, czy ja sobie macam jądra, prawda, czy mam jakiś tam guzek, który mnie pobolewa, to wiesz, no, też się łapię na tym, że nie. Dziwię się trochę, dlaczego wy kobiety, tak, ale ja się łapię sam, jako lekarz, świadomy facet. I też się nie do końca badam. Czy spytasz mi się, ok, 40-paroletni facet, czy zbadałem swoją prostatę? Prostatę czy prostaty? Prostaty. Nie. Żebyśmy my otwarcie rozmawiali, nie dość, że tylko ze swoimi przyjaciółmi, ale na przykład jak mówimy o raku jajnika, no to też największy problem jest to, że wiem, że z badań wynika, że 15% to jest w ogóle genetyczna historia. Czy ktoś u ciebie w rodzinie zmarł na jakiś nowotwór? No jakoś te geny u nas są dobre, także ja pod jakimś takim parasolem ochronnym jestem. Babcia w tym roku ma piękny jubileusz, stulecie, także trzymam się taka tego, że no, trochę się trzeba ze mną pomęczyć, jeśli będę się badać, oczywiście. Ale także jeśli te geny, to ale ja zawsze apeluję do naszych właśnie koleżan, kolegów, do przyjaciółek, spójrzcie na geny, spójrzcie na co chorowała babcia, dziadek.
czy mamy jakieś historie nowotworowe, bo jeśli tak, to genetycznie możemy mieć predyspozycję. Wciążenie jest, tak? Absolutnie. Jeśli był rak jajnika, to jest wielce prawdopodobne, że też będziesz miała. Więc pójdź, zbadaj geny i ewentualnie wtedy wdroż leczenie. Tak, dziewczyny, naprawdę, nie zapominajmy o sobie. Ja wiem, że jest mało czasu, że dziś gonimy, że tego czasu jest naprawdę dla nas mało, bo myślimy zawsze o wszystkich innych. To już takie bardzo polskie, nasza taka polska tradycja, że zawsze pomyślimy o nim, o dzieciach, o nie wiem, o wszystkim innym, tylko nie o sobie. Musimy pamiętać, że jak ten nasz klocuszek, jak to jest tak domino, że tylko jedno się przewróci i wszystko poleci. Także troszeczkę taką ciut odrobinę egoizmu, to ja zawsze, jakby zawsze polecam, zresztą mądra jestem, a sama się dopiero teraz tego uczę. I wtedy jak zadbamy o siebie, zadbacie o siebie kobiety, to każda z was będzie piękna jak Sophie Loren i jak ta sałatka. Jak? Twoja czy moja sałatka? Twoja burrata. Burrata, tak. I moje? Twoje prosciutto. Tak. Ja jestem od jedzenia, a nie od jakiegoś nazywania. Tak? Tylko wiesz, to zębów nie byłam na tych orzechach. Mi to mówisz? A ty masz swoje naturalne jeszcze. Wiesz co, co to jeszcze nikt nie jeszcze teraz nie wiem, tego pytania, czy twoje zęby są naturalne. Pierwsze naturalne, wszystko naturalne. Myślę, że jajniki również. A od dziś będziesz pokazywała również swoje jajniki. Nie pociągnę tego tematu. Smacznego.